Halo, Holżyć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Izak i witam was w kolejnym Izakowym openingu. Oczywiście, zresztą już chyba wszyscy wiedzą, co to za filmik, bo pewnie po miniaturze się domyśliliście, albo po samym starcie filmu i tych tutaj wszystkich, tych tu, o, tam, kluczach wszystkich, tam. Właśnie, słuchajcie, opening kolejny, ostatni był ze Szwecji, postanowiłem, że zrobię znowu normalny opening, bo ostatnie dwa openingi były wyjazdowe, pora wrócić do normalnego openingu po prostu z mojego mieszkania po powrocie ze Szwecji. Muszę w końcu sobie skrzynki otworzyć w spokoju samemu, bo Easy mi wytropił chyba 25 beznadziejnych skinów, więc pora, żebym ja wziął sprawę w swoje ręce i sobie dropnął dwie kosy. Dwie. Dzisiejszy plan na dzisiejszy opening to są dwie kosy z jednego openingu. Pobijamy rekord wszechczasów. Mam nadzieję, że to się ułoży dobrze. No i wszystkie już kluczyki mam, słuchajcie, więc mam nadzieję, że ten opening będzie szczęśliwy. 50 chroma dwójek i może jeden falcon na początek, ponieważ ten falcon przed momentem dropnął mi z meczu z paszą, który grałem. Więc sobie to szybko otworzę, bo jest szansa, że tam będzie kosa, ponieważ Gaben mnie przecież bardzo lubi na pewno. Więc jest dość spora szansa, że tam będzie kosa. O Jezu, prawie był Cyrex. No zawsze byłby to różowy skin. A to by się przydało na pewno do kontraktu. Jest za to P90 Elite Build. Beznadziejnie, ale nie szkodzi, bo ja się biorę za opening. Otwieram sobie skrzyneczki. Także bierzemy się szybciochem do roboty. Jarek Pasza chyba już zaczyna trening z Virtusami, a ja zaczynam trening ze skrzynkami. Oj, Statrak Eko poleciało, ale zamiast tego dostanę Statraka Negeva. Nie, słuchajcie, czuję, że na tym openingu poleci mi kosa, bo przecież ile można mieć skrzynek bez kosy, prawda? No bez przesady. Bez przesady, prawda? No ile można? Najwyższa pora, żeby mi dropnęła jakaś koska i to nawet ze dwie najlepiej, żeby już tak było przyjemniej. Więc poluję na Bayonetta Tigertootha ze Statrakiem, takiego jak mam w tym momencie, ale jeszcze jednego myślał ze Statrakiem, albo na Karambitę Tigertootha Factorio, też bym chętnie wziął ze Statrakiem takiego. Widzicie, że to jest taki właśnie opening Statrakowy, bo na razie lecą same Statraki chyba, tak? Czy jeden nie? No, ten jeden MP7 bez Statraka. No i to też bez Statraka, ale generalnie 2 do 2, więc może być jedna kosa w takim razie bez Statraka, a druga ze Statrakiem. Myślę, że to jest dobry motyw, żeby tak się właśnie stało, więc no, trzymajcie kciuki za mnie, naprawdę, bo to naprawdę jest patologia, co się tu w ogóle dzieje, nie? Dobra, jest AWP Wormgad, więc zaczyna się robić przyjemnie jakoś. Field Tested, kurczę, te Field Tested mam wrażenie, że naprawdę są dużo lepsze niż powinny chyba. Bo te Field Tested czasami mam wrażenie, że wygląda jak Factory, nie wiem gdzie tam jest jakieś, gdzie są jakieś zdrapania czy coś. Oj. No ledwo. Zawsze skin jednak fioletowy jest lepszy, nie? Ale z drugiej strony zawsze jest pora na Armor Core, jak się okazuje, więc nic z tego. Pierwszy akacz. To też, słuchajcie, się śmiesznie zmieniło, bo kiedyś na początku tych chroma dwójek miałem najwięcej tych akaczów, a teraz w ogóle mi te akacze nie lecą praktycznie. Już w ogóle Gaben mi w ogóle przestał lubić, nie wiem dlaczego przecież. No i znowu Statrak Echo, kurde, przeleciało. Nie no, przecież tyle różnych streamerów czy youtuberów, kurczę, Gabena zaklina, mówią, że go nie lubią, a ja cały czas go mam za przyjaciela. I jak to jest? Jak to w ogóle działa? Czy Gabenowi nie jest smutno w ogóle z tego powodu, że ja... Że ja go nazywam przyjacielem, a on mnie tak traktuje w ogóle? Jak kupę? Jak kupę? To jest niemożliwe, nie? To jest po prostu niemożliwe, to jest po prostu nie fair. No i nie wiem, gdzie tu się czai ta kosa, no nie wiem, naprawdę nie wiem, no. Ja tak, słuchajcie, wypatruję, tak po prostu takim tęsknym wzrokiem, aż się w końcu pojawi ten rare special item, tak się pojawi. Ja wierzę, że on się w końcu pojawi. On się musi przecież w końcu pojawić. To jest niemożliwe, żeby się nie pojawił przez tyle skrzynek. Już naprawdę nawet nie chcę liczyć, ile tych skrzynek było bez kosy, ale było ich już bardzo, bardzo dużo. To słuchajcie, moja najdłuższa seria bez żadnej kosy. Najdłuższa. No nie było dłuższej serii. Tym bardziej, że okej, są openingi na YouTubie, prawda? Ale jeszcze do tego dochodzą openingi podczas streamu. Jeszcze był opening podczas Orange Video Festu, którego nie wrzuciłem, ponieważ się plik nie zgrał niestety, więc tam też nie było kosy. Więc widzicie, że tutaj naprawdę nie jest dobrze z tymi kosami. Nie jest dobrze. To jest po prostu kopalnia pieniędzy dla Gabena, ewidentnie, bo skinów nie ma fajnych, ale kluczyki oczywiście Gaben sprzedaje. Ja naprawdę nie wiem, słuchajcie, czy macie jakieś rady? Macie jakieś rady do mnie w ogóle, jak otwierać te skrzynki, żeby było dobrze? Weźcie mi, napiszcie tam w komentarzach, mi napiszcie, jak otwierać skrzynki, żeby było dobrze. Byłbym bardzo, bardzo wdzięczny, gdybyście mi napisali, jak otwierać skrzynki, żeby było dobrze.
Ja się boję, słuchajcie, że otworzę tyle tych skrzynek, że jak już w końcu mi kosa przyleci, to mi serce stanie po prostu z tego wszystkiego, wiecie? Dobra, na razie żadnego różowego skina, żadnego czerwonego, no ale to jasne. Ale zryte ta pole position, to chyba jakiś battle scared albo well worn. Battle scared, no właśnie. A więc słuchajcie, nie wiem jakie macie do mnie rady, nie wiem czy jakieś casey no, mam otwierać, chociaż tych starych mi się nie chce, bo to już jest nudne, to mi się przejadło. Ja lubię te skiny, ale podoba mi się ten Hyper Beast, prawda? Podoba mi się Monkey Business, Galil Echo też mi się podoba. No i kosy mi się podobają najbardziej, zresztą ten non-rider też jest ładny, no. Ostatnio też robiłem na niego kontrakt, znaczy robiłem kontrakt na Hyper Beasta, ale poleciał non-rider niestety. Może te Falkiony, ale z drugiej strony w Falkionach mi się kosa nie podoba. Nie wiem, no nie podoba mi się ta kosa po prostu, nie podoba mi się. Jakoś mi się nie podoba. Chociaż te czerwone skiny są ładne, no ale kosa... A w końcu mi poleci i się okaże, że zmarnowałem Falkiony, żeby mi kosa poleciała. A ja przede wszystkim chcę kosę przecież tego Karamita Tiger Tutsa, no przecież musi mi kiedyś polecieć, no ja nie wiem ile mam tych skrzynek czekać, żeby mi ta kosa poleciała. To jest masakra. Także widzicie, jak strasznie to jest nieopłacalny biznes. Nie wiem, dlaczego ja mam takiego pecha. Może powinni wprowadzić taki licznik, wiecie, że jeżeli na przykład otworzysz 500 case'ów bez żadnej kosy, to ci w końcu leci automatycznie, nie? Tak jak to było w Diablo. W końcu wprowadzili taki update'a, że jeżeli za długo ci nie leciał legendar, to ci tam wzrastała bardzo mocno szansa chyba, czy tam ci wylatywało automatycznie, coś takiego. To też powinno być identycznie. Jak wydasz już na to tyle pieniędzy, że jak będę sobie może kupić nowy dom, to może jednak poleciałaby ta kosa automatycznie, jako taki prezent, nie? Z okazji, że Gaben sobie właśnie kupił swoje 63. mieszkanie, dostajesz kosę od nas, od Valve'a. Gratulujemy. I tam obsrany flipknife. No ale zawsze będzie to jednak kosa, prawda? Zawsze jakieś pocieszenia. A tutaj no to widzicie, no co to można zrobić? No, nic nie można zrobić, no. No patrol po prostu jakich mało, no. Naprawdę, ja wkrótce, ja rzucę te openingi w cholerę po prostu, naprawdę, bo przecież to jest w ogóle, to jest jakiś bezsens kompletny, to jest bezsens stuprocentowy, nie? Co ja robię? Ja nie wiem, po co ja to w ogóle otwieram. Nie rozumiem. Nie rozumiem, sobie klikam w jakiekolwiek skrzynki. O, przymignął Don Rider. Może kiedyś w ogóle mam wrażenie, że ta szansa na kosy była dużo większa. Nie wiem, czy to też macie takie teorie, ale kiedyś jak otwieram te case'y, naprawdę, raz na 50 skrzynek, no mi leciała kosa, no dosłownie, nie? Czy raz na 100 skrzynek, powiedzmy średnio, tak? Teraz raz na 500, no to jest sorry, ale to jest trochę patologia. No szału nie ma. Szału niestety nie ma. Kiedy mi poleci ten żółty item? Może zamkniętymi oczami może to zrobię. Może to będzie szansa. Udam, że mi nie ma, tak jak to się robiło za młodu. O, nawet bez patrzenia nawet trafiłem, słuchajcie, więc to może być znak. Pomyłka. Dobra, jeszcze raz. Gdzie tu jest ten przycisk? Nie widzę tego przycisku, a zjechałem trochę za długo. Nie patrzę. Chyba nie trzymacie za mnie kciuków, co? Chyba nie trzymacie, bo ja widzę, że nie trzymacie. Nie no, fantastycznie. Dobra, żadnego różowego skina, żadnego czerwonego skina, żadnej kosy, nic kompletnie nie leci. Ja naprawdę, ja się przerzucę na jakieś, nie wiem, skrzynki pocztowe chyba. Będę otwierał skrzynki pocztowe wszystkim sąsiadom i będę liczył, że tam jest gdzieś kosa. Myślę, że tam jest, słuchajcie, w skrzynkach pocztowych sąsiadów jest większa szansa, że będzie kosa, niż tutaj, w tym. To jest patologia. To jest patologia kompletna. Czemu tak się dzieje? Może ja popełniam zasadniczy błąd i powinienem po prostu wszystkie te skrzynki otwierać jednak na streamie, nie? W sensie, ja myślę, że to byłoby lepsze, gdybym robił te openingi na streamie. Może wtedy byłaby większa szansa na dropa, tak? Bo może Gaben wtedy podgląda mnie na żywo i widzi, że jestem trochę nie w humorze, że może trzeba mnie jakoś pocieszyć czy coś.
Będę się musiał nauczyć zrobić taką zbitego psa. Tylko wiecie, takie oczka do góry. Oj, był Famas Gino, ale oczywiście Famasa Gino nie ma. Czy teraz się, robi wam się mnie żal teraz, jak tak patrzę? Dobrze, czy nie? Czy jeszcze muszę potrenować? No w sumie nie widzę na siebie w podglądzie, więc nie wiem, ale... To taka mina... Jakbym robił taki opening na streamie... To może będzie działać. No na YouTubie ewidentnie nie działa, jak widzicie, bo kolejny Manowar. Chociaż tak Manowar dzisiaj... Manowarów było mało, dwa? Dwa łącznie? No właśnie. No to spoko. Dzisiaj Armor Core'ów leci sporo i Walencji też leci sporo. Boże, no to wykrakałem. Mało kost też leci, mało kost leci w tym openingu też. Mało noży leci. Mało noży, jeszcze żaden nie poleciał, więc może najwyższa pora jest na... Walencję. Nie, dziękuję, nie chcę Walencji, wolę Barcelonę. Czyżby kolejny opening z brakiem różowych skinów? Na to wygląda. Także słuchajcie, jeżeli chcecie kolejny opening, to chyba naprawdę musicie mnie przekonywać łapkami w górę, że kolejny opening ma być. Bo to jest masakra, naprawdę. Znowu Walencja. Dobra, słuchajcie. Już tych skrzynek nie zostało dużo, na szczęście. Ja chcę to mieć za sobą, bo ja już nie wierzę w to, że mi kiedykolwiek poleci ta kosa. Naprawdę już nie wierzę. Już straciłem wiarę w to, że mi poleci kosa. No nie wierzę, po prostu nie wierzę. Oddaję się. Dwa manki z biznesy przeleciały. A ja dostaję Akacza Elite Builda i to nawet bez Tatraka, który tam był obok. Ja nie wiem, słuchajcie, po prostu Gaben naprawdę mnie chyba nie lubi. On już nie chce, żeby mi jakaś kosa poleciała. Po prostu nie chce. Nie wiem nawet dlaczego. Nie wiem, co ja złego zrobiłem. Przecież ja nie śmiałem się z niego nigdy specjalnie. Zawsze byłem dla niego dobry, miły i w ogóle i sympatyczny. Więc nie wiem, o co chodzi. Naprawdę nie wiem, o co chodzi. To będzie zrobić jakiś kontrakt ze Tatraków, bo w sumie też dawno nie robiłem, a może... Coś się uda wydropić, jakiegoś Famasa ze Statrakiem Gina na przykład, albo Monkey Business ze Statrakiem. A. On przeleciał właśnie. Ale oczywiście nie wyleciał, ponieważ nie wyleci nigdy, chyba już nie wyleci nic dobrego. O. Jest skin czerwony, Neon Rider. Ale niestety tych Neon Riderów leci mi dużo więcej niż Hyper Bestii. Factory New. To zawsze coś. Zawsze coś do przodu, nie? Zawsze coś, nie ma tragedii. To teraz jeszcze kosa i słuchajcie, końcówka będzie naprawdę dobrym finiszem, nie? Wierzycie w to, że jeszcze może być coś dobrego, czy nie? Czy już nie wierzycie? No kurczę blade, no. Czemu nie leci mi chociaż ten Hyper Beast? Chociaż Hyperbeast, żeby cokolwiek mi się z tego openingu zwróciło przecież. No przecież to jest niemożliwe, no nie? To jest niemożliwe, co się tutaj dzieje z tym wszystkim. MP7 Armor Core. A przynajmniej będą kontrakty, nie? No będą kontrakty, więc tragedii nie ma. Zostały dwa klucze chyba. Mam jedną skrzynkę więcej, żeby mieć na wróżbę na mecz Virtusów z TSM-em. No i jeszcze Wormgod i ostatnia skrzyneczka w takim razie nas czeka właśnie w tym momencie. Ostatnia szansa na kosę, słuchajcie. Ostatnia szansa na kosę... Tu. Pierwsza i przedostatnia zarazem. To może być dobre combo. To naprawdę może być dobre... To naprawdę mogło być dobre combo. Dobrze. Pora na kontrakty. No trochę tych hakaczów już mam. Czy to będzie porozdawać też trochę, widzę. Ground free. Okej, okay. To dalej lecimy z kontraktami. No trochę tych Armor Core'ów też jest z tego co widzę. Wormgod. No dobra.
Zawsze na giveaway coś będzie. Walence. Manowary to też do wywalenia absolutnie. TZ-ka po opposition. O mój Boże. Dobra. Jeszcze tutaj sobie coś wrzucimy na pewno. To jest minimała rania, ale też mogę to wrzucić tutaj. To też sobie to wrzucę, a może się trafi z Falkionów. Nie z Falkionów, ale Wormgut spoko. Czary Mary Origami. Też to mogę wrzucić. No właśnie, to na pewno mogę wrzucić. No pięknie. Kontrakt z Origami, fantastycznie. No bo te Wormgady to jednak nie lubią nawet, więc nie ma tragedii. Ale dobra, zrobimy sobie kontrakt z tego pewnie. Powinno mnie stać. No tych Wormgadów będę mógł porozdawać wam trochę chyba, z tego co widzę. Nagę sobie też tutaj wrzucę. Galil Echo. No dobra. Nie wiem, czy jeszcze coś mogę zrobić, czy nie. To jest Minimal War, faktory nie Minimal War. Minimal War. Minimal War. Co ja tu jeszcze mogę wrzucić do kontraktu? No, już tutaj tak trochę cienko, co? No, to też jest faktory nie. To mogę wrzucić ewentualnie. Daj mi to, na pewno nie wrzucę do kontraktu. Grinder. Kurczę, 4 skiny, nie, to dużo. Może mam jakieś brzydkie łupki. Field tested, minimal war jedna jest. To się chyba nie opłaca za bardzo. Nie ma tego jednego handguna jeszcze wrzuca. Co tam? Zrobię jeszcze jeden kontrakcik. Uśmieszek i nosek jeszcze. Oczywiście nosek musi być. Famas Jean. I ten famasiek jest fajny. Dobra, jestem ciekawy, czy mogę sobie porobić jakieś kontrakty jeszcze z tego. W ogóle mam cztery, nie wiem, trzy akacze ze statrakiem. Dobra, to sobie wrzucę tutaj. To sobie zostawiam, nawet to mam. No, to też sobie wrzucę tutaj chyba. Dobra, niech będzie tak. UMP 45 Grand Prix. Bo w sumie jestem ciekawy właśnie, czy mogę sobie zrobić kontrakt z tego. Ile to jest warte? Field tested. No tu jeszcze mam takie fajne rzeczy. Minimal wear. A tu są jeszcze trochę tego jest. Można to wywalić. Field tested na pewno można powywalać. Manowary, no właśnie. To można powywalać. Spoko. O! Evil daje mi zostać trakiem. Spoko, patrzcie. Fajnie. To już może nawet coś jest warte, minimal wear. Aż sobie zobaczę, ile jest ten Daimyo wart, wiecie? Bo jestem ciekawy. Jak się to pisze? Daimyo, dobra. Daimyo, zaraz zobaczymy, ile to warte jest. Lekko używana, za tatrakiem 14 euro. No patrzcie. No patrzcie, coś się wydarzyło przynajmniej przyjemnego, widzicie? Jak przyjemnie jednak się stało teraz nagle. Dobra, i fioletowe ze statrakiem by się przydało też zrobić, jakby się dało. A nie, nie da rady już, widzicie, nie mam. Niestety, słuchajcie, ale nie zrobię tego więcej. Więc to już zostaje na tym. No okej, okay, z tego openingu w takim razie ostatecznie co wyleciało? Wyleciało... Co to jest to? Skąd to się wzięło tutaj? Kiedy mi to wyleciało? Nie pamiętam. Może z Yeezy mi to wyleciało? Kurczę, nie wiem. Ale okej, okay, z tego openingu, słuchajcie, tak, 4 AWP, Wormgut, Wormgut, a może to też jest, czy nie, to nie jest, może to nie jest. Nie, to nie jest. Z tego openingu, 4 AWP Wormgady, łącznie, tak, minimal i faktory jedno. Galil, oczywiście to wszystko field tested, tutaj jest Statrak M4A4 Daimyo. I to jest całkiem sympatyczne. Jest skin całkiem ładny, tu jest trochę obdrapany, mimo że to minimal wear, mam wrażenie, że czasami field tested są ładniejsze, ale jest spoko, słuchajcie, mam coś fajnego nawet na giveaway'a, więc zawsze coś. Ze 120 euro robi się pewnie ze 30, no, szkoła biznesowa Izaka, a tymczasem trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie kolejny opening szybciej i do zobaczenia w kolejnym openingu, trzymajcie się, cześć!